Antoni Hajek przed Borkiem Cedlakiem. No i jest Łukasz Rutkowski. Popatrzmy, jak poradzi sobie nasz zawodnik w tym najważniejszym dzisiejszym skoku. Łukasz Rutkowski już w powietrzu, niezłe dynamiczne wyjście z progu. No i ładnie daleko poszybował nasz reprezentant. Może nie tak daleko jak w tych skokach treningowych, ale wówczas, przypomnijmy, skakał odpowiednio z 13 i z 11 platformy startowej, teraz z 6. Także dobry skok, 177 metrów. Brawa dla tego 21-letniego jeszcze zawodnika Towarzystwa Sportowego Wisła Zakopane. Za dwa tygodnie skończy 22 lata. Był w reprezentacji na początku sezonu, oglądaliśmy go w Kusamo. W pierwszych pucharowych zawodach i w kolejnych Lillehammer. Słabsza forma spowodowała, iż w kadrze zastąpił go Stefan Hula. No, zastąpił z powodzeniem, a Łukasz Rutkowski spokojnie potrenował i wraz z Marcinem Bachledą dołączył do pucharowej rywalizacji właśnie tutaj w Kulm, wykorzystując ten przywilej, iż możemy znowu wystawić do zawodu sześciu zawodników. Łukasz Rutkowski jest drugi, nota 160.